Historia pisze się na naszych oczach. Magdalena Frenk po raz pierwszy w karierze awansowała do czwartej rundy turnieju wielkoszlemowego. Jakże pięknie i dumnie to brzmi. Z tej strony Mateusz Stańczyk. Witam was bardzo, bardzo serdecznie. No i na samym wstępie oczywiście ogromne podziękowania za wszelki Feedback jaki otrzymujemy z Waszej strony, za wszelkie subskrypcje. Kto jeszcze nie zasubskrybował kanału Tenis Bajdawid, no to gorąco do tego zachęcamy, żebyście pozostali z nami na dłużej, bo sporo produkcji się pojawia na naszym kanale w ostatnim czasie. Zachęcamy też do nadrobienia zaległości, czyli tych poprzednich odcinków, i prosimy też bardzo, bardzo gorąco o łapki w górze. No i komentujcie na bieżąco też wszelkie wydarzenia, jakie mają miejsce podczas tegorocznego. Australian Open, a na dużo na brak tych wydarzeń nie możemy absolutnie myślę narzekać, bo jest ich po prostu bardzo, bardzo dużo. Ten wczorajszy dzień epicki, który przeszedł też gdzieś do historii, zakończony dopiero po godzinie 3.30 czasu lokalnego. Także no, niesamowity jest ten tegoroczny Australian Open, nie tylko z polskiej perspektywy, ale też patrząc całościowo. Także może jeszcze będzie okazja wrócić gdzieś do tego wątku nieco później, ale jeszcze oczywiście na samym wstępie też oferta od partnera kanału, a więc Bookmachera BetClick. Możecie sobie wykorzystać zakład bez ryzyka z kodem TBD. Kto ma na to tylko i wyłącznie ochotę. A oprócz tego przypominamy też o wielkim atucie Bookmachera BetClick, a więc fakcie, że możecie oglądać za darmo transmisję z meczów tenisowych, m.in. Australian Open. Wszelkie szczegóły znajdziecie w opisie znajdującym się pod nagraniem. No dobrze, historyczne jest niewątpliwie to Australian Open, bo wczoraj mieliśmy chociażby super tiebreak, który zakończył się wynikiem 22 do 20 w pojedynku Jeleny Rybakin z Anną Blinkową. Ostatecznie to Blinkowa awansowała do trzeciej rundy, po tym arcy thrillerze. Mieliśmy też właśnie historyczne spotkanie, kolejne zakończone grubo po godzinie 3.30 czasu lokalnego, gdzie Daniel Miedwiediew Wrócił ze stanu 0-2 w setach, ale własną historię w tym turnieju pisze też Magda Lena Frank. I to jest coś pięknego, jak nasza zawodniczka urodzona w Łodzi prezentuje się podczas tegorocznego Australian Open. To będzie myślę wielki przełom dla jej kariery. Ten pojedynek z Anastazją Zacharową niewątpliwie był zupełnie inny od tych poprzednich spotkań, zwłaszcza od tego meczu z Caroline Garcia, w meczu z francuską Magda gdzieś, wiadomo, była taką stroną, która próbowała grać z kontry. Francuska za wszelką cenę chciała dominować na korcie. A tutaj starcie z Anastazją Zacharową, z którą już Magda w przeszłości też rywalizowała, bo panie mierzyły się ze sobą w grudniu 2022 roku w Dubaju. To był turniej rangi ITF 100 tysięcy. I wówczas nasza zawodniczka wygrała to spotkanie, więc miała też już pewien pogląd na grę swojej rywalki, ale no. Obie rozgrywały świetny turniej, bo Magda przeszła Darię Sawil, przeszła e, tak samo Karolinę Garcia i e, też e, z kolei Anastazja Zacharowa w pierwszej rundzie pokonała Julię Putnicową. Jeszcze wcześniej przeszła przez e, trzystopniowe eliminacje. No i w drugiej rundzie pokonała Kaję Juvan 6-1, 6-1. I ten wynik no, powodował duże wrażenie. Zwłaszcza, że Kaja Juwan też w pierwszej rundzie pokonała Anastazję Potapową. Więc wzbudził pewną wyobraźnię, że to nie będzie łatwy mecz dla Magdaleny Frank, mimo że potencjalnie gdzieś na papierze była troszkę minimalnie faworytką. Jest też zdecydowanie wyżej w rankingu, ale jak obserwowaliśmy grającą Anastazję, to można by było się momentami zastanowić jak to możliwe że ta zawodniczka jest obecnie na 190 miejscu w rankingu WTA. No takie są obecnie realia, ale wiadomo, że teraz już po tym Australian Open ta zawodniczka awansuje. Przejdźmy sobie po kolei co się działo w tym spotkaniu Magdy Frank z Anastazją Zacharową. Początek znakomity w wykonaniu rywalki Magda jakby jeszcze Troszkę nie weszła w rytm, od razu została zdominowana przez rywalkę. Nie dość, że Anastazja trafiała bardzo precyzyjnie, to grała jeszcze kątowo, do tego potrafiła użyć do tego trochę siły, i początek był bardzo nieprzyjemny dla Magdy Frank. Minęło kilka minut, zanim dopiero gdzieś weszła w to spotkanie nieco lepiej. 2 do 0 było już dla Zaharowej W pierwszym gemie już przełamana Magdalena Frank, i potem trzeci gem znowu serwis Polki jest 15 do 40. Trzeba bronić dwóch breakpointów. Udało się wygrać cztery punkty z rzędu Magdzie Frank, i potem poszła za ciosem, przełamała rywalkę. Zrobiło się 2 do 2. Potem nawet 3-2 dla Magdy Frank, i wydaje się, że to jest być może moment, gdzie. Magda przetrwała ten początek meczu, ten ostry napór rywalki, która chciała za wszelką cenę zdominować od samego początku naszą reprezentantkę, ale Anastazja potem dołożyła gema, zrobiło się 3 do 3, i potem bardzo zacięty siódmy gem pierwszego seta, który okazał się kluczowy, i niestety został on przegrany przez Magdalenę Frank. Znowu Rywalka złapała ten swój rytm, cały czas bardzo precyzyjnie grała. Sporo tych piłek lądowało w korcie. Rywalka była niemal bezbłędna, Magda troszkę zepchnięta do takiej defensywy i wykorzystała ten swój dobry moment. Anastazja przełamała, zrobiło się 4-3 dla przeciwniczki, potem 5-3. I były nawet piłki setowe już na 6 do Czech przy serwisie Magdy. Dwie piłki setowe obroniła Magda, ale w kolejnym gemie przeciwniczce udało się zamknąć seta ostatecznie 6 do 4 dla Zaharowej po pierwszej partii. No ale Magda nie poddała się, poszła na moment poza kort i po chwili przerwy, gdy wróciła na kort Zobaczyliśmy lepsze wydanie Magdy. Tym razem, jakby za wszelką cenę, chciała Magda pokazać, że tym razem nie da się tak od początku seta zdominować. Nie da się po prostu tak zdominować swojej rywalce. I 3 do 0 się zrobiło na początku tej drugiej partii dla naszej reprezentantki. Potem był czwarty gemp 30-0 dla Polki przy serwisie rywalki i popsuty. Backhand ze strony naszej zawodniczki, który odwrócił nieco na moment losy tej partii, bo potem rywalka złapała bardzo pozytywną serię punktów, łącznie zdobyła ich, jak dobrze liczę, 8 z rzędu. Od stanu 30-0 dla naszej zawodniczki, najpierw dograny gem na konto Zacharowej, a potem przełamanie do zera serwisu Magdaleny Frank, i w tym momencie ponownie zrobiło się nieciekawie. Różne wątpliwości zaczęły się pojawiać: czy to nie będzie znowu taki moment, gdzie rywalka pójdzie na tej fali i odrobi już całkowicie straty. Rzeczywistość okazała się inna. Zaharowa została przełamana przez Magdę Frank. Ponownie zrobiło się 4-2 i potem 5-2 dla Magdy. Wydaje się, że ponownie jest taki moment, gdzie no już ten set jest naprawdę blisko, że już jest bardzo blidziutko, Ale Zaharowa po chwili wygrywa swojego gema do zera, potem jest gem Magdy przy 5-3 i serwisie Polki. 40 do 30 dla naszej zawodniczki, i niestety Magda nie domyka seta. Magda zostaje przełamana 5-4 już bez przewagi, przełamania. Walczyła Magda za wszelką cenę, żeby jeszcze skończyć to przed grom na przewagi w Gemach, ale niestety nie udało się wykorzystać też drugiej okazji na zakończenie partii. Zrobiło się 5 do 5, i tu już był taki moment troszkę podbramkowy. Zwłaszcza, że w 11 gemie było 30 do 15 dla rywalki przy serwującej Magdzie, ale to był kolejny taki momencik, gdzie Magda wzięła się w garść i wygrała trzy punkty z rzędu. Bardzo ważny moment, bo no kto wie, jakby wyglądało to. Potem gdyby ten gem został przegrany przez naszą zawodniczkę, to już byłby wówczas też czwarty przegrany gem z rzędu, a rywalka mogłaby serwować po zwycięstwo w meczu. Tak się jednak nie stało 6 do 5 dla Magdy i potem udało się przełamać serwis rywalki, złapać taką korzystniejszą serię i za trzecią piłką setową Magdalena Frank. Doprowadza do trzeciej partii, a ta trzecia partia to już była taka walka na wyniszczenie wręcz potworna walka jednej i drugiej zawodniczki, Anastazja za wszelką cenę, jakby chciała tutaj wywierać presy cały czas na Magdzie, a Magda goniła od lewej do prawej, przebijała piłki na drugą stronę. Chciała jak najdłużej trzymać tę piłkę w wymianach, tak żeby z kolei rywalka zaczęła się mylić. Pierwszy gem powędrował na konto Zaharowej i od razu przełamała na starcie naszą zawodniczkę, ale potem korzystna seria dla Magdy. 3 do 1 się zrobiło i była nawet szansa, żeby wyjść na 4 do 1, ale niestety nastąpiło przełamanie powrotne. Potem kolejne gemy też nie ułożyły się na korzyść Polki. Widać było, że tak mniej więcej od tego stanu 3-1, Magda jakby złapała taki lekki kryzys fizyczny który spowodował, że rywalka wyszła nawet na prowadzenie 4 do 3 i miała serwis. I w tym momencie zrobiło się po raz kolejny w tym meczu bardzo, bardzo niebezpiecznie. Magda w tym momencie jednak rzuciła wszystko, co miała w baku. Najpierw wyrównała na po4, a potem, no, gem, który. Wydaje mi się, że najlepiej obrazuje tę przemianę Magdy w ostatnim czasie, bo potrafiła wyjść ze stanu 0,40, wygrać 5 punktów z rzędu. Owszem, pomógł serwis, były też jakieś błędy rywalki, ale to, co zagrała Magda przy stanie 30-40, tę piłkę na równowagę, to było coś, co bardzo sfrustrowało też, mam wrażenie, rywalkę. Zagrała Magda odważnie blisko linii i trafiła w kort i potem dokończyła gema na swoją korzyść. Zrobiło się 5-4 dla Magdy i był serwis rywalki po to, żeby utrzymać się w meczu. Prowadziła Zacharowa 30, potem było 40-30 dla Zacharowej i od tego momentu już rywalka nie zdobyła ani jednego punkciku. Kolejne trzy trafiły na konto Magdaleny Frank, która za pierwszą piłką meczową zakończyła. Spotkanie i wygrała, i awansowała do czwartej rundy, osiągając swój najlepszy rezultat wielkoszlemowy. Jeszcze nigdy nie była w drugim tygodniu turnieju wielkoszlemowego, a tym razem podczas Australian Open 2024 to się naprawdę wydarzyło. Wielki sukces dla Magdy. Baleczne serce naszej reprezentantki. Oddała całe serducho, wszystkie siły, które miała na korcie. Walczyła niesamowicie z bardzo dobrze grającą rywalką. Warto to podkreślić. Rywalka momentami była praktycznie bezbłędna i grała bardzo nieprzyjemny tenis. Potrafiła wykorzystywać geometrię kortu. Tak więc, naprawdę wielki sukces naszej. Zawodniczki. Po spotkaniu Magdalena Fręch podziękowała polskim kibicom za doping, że wykonali znakomitą, niesamowitą wręcz robotę i przyznała, że między innymi dzięki nim to spotkanie udało się wygrać. No i teraz. Piękna nagroda dla Magdaleny Frank, która od 29 stycznia będzie nowym numerem 2 w Polsce, wyprzedzi w rankingu Linet. Czy będzie to awans do top 50? Tego na ten moment jeszcze nie wiemy. Ja wiem, że teraz niektórzy pewnie sobie pomyślą, że przecież jak to? Magdalena Frank już jest na 49. miejscu w rankingu WTA Live na jednej ze stron, która produkuje taki ranking. Ale pamiętajmy, że w grze jeszcze teoretycznie są też inne zawodniczki, które mogą gdzieś potencjalnie wyprzedzić Magdę, także jeszcze w 100% nie możemy tego potwierdzić. Bardzo tego Magdzie życzymy, żeby po raz pierwszy w karierze znalazła się w tym top 50, ale na ostateczną weryfikację jeszcze musimy poczekać. Ale teraz przed Magdą piękny prezent w postaci meczu z Coco -Gow. wiadomo, że nie będzie tam faworytką Magda French, ale no oby wyszła do tego meczu z takim nastawieniem, że nie ma nic do stracenia, że musi też podjąć pewne ryzyko, bo Kokogow to jest też taka zawodniczka, która potrafi przytrzymać piłkę, też potrafi nie popełniać błędów, więc tutaj też przyda się taka agresywniejsza gra ze strony Magdy Frank. Może doprowadzić do takiego stanu, że... Troszkę wyprowadzi z równowagi Kokogoff. Może ten forehand, który czasami lubi przeszkadzać Amerykance, nagle zacznie, nagle przestanie funkcjonować, tak? Zobaczymy, zobaczymy, jak będzie się układać to spotkanie Magdaleny Frank z Kokogoff. To już jest i tak wielki, piękny prezent dla Magdy za też te ostatnie miesiące i ten progres, jaki uczyniła duże brawa dla niej także dla trenera Andrzeja Kobierskiego. Duży sukces tego duetu i trzymamy kciuki. Niech się Magda dobrze bawi w tej czwartej rundzie, bo nie ma nic do stracenia w meczu z Coco Goff. No dobrze, to było podsumowanie meczu Magdy French, ale warto też zahaczyć o inne wątki, jakie miały miejsce yy, chociażby yy, tego... Piątkowego poranka czy piątkowej nocy czasu polskiego. Między innymi na korcie zameldowała się Aryna Sabalenka, i tutaj akurat widzę, że nie zrobiłem sobie tego odpowiedniego skrina, także wycofam go. W każdym razie Aryna Sabalenka pokonała Łuesie Curenko bez straty gema. Niesamowita sytuacja, rzadko bardzo spotykana, ale no zdominowała totalnie Aryna Sabalenka swoją rywalkę. Ale myślę, że prawdziwy test dojdzie dopiero w czwartej rundzie. W czwartej rundzie, gdzie zmierzy się z Amandą Anisimową, która gra naprawdę bardzo dobrze w tym turnieju. Były jakieś tam drobne problemy u Amerykanki, zdrowotne, ale to prawdopodobnie jakieś problemy żołądkowe nastąpiły. U niej i stąd były jakieś grymasy bólu też w trakcie meczu z Paulą Badosą. Jeśli będzie w pełni gotowa Amanda Anisimowa do rywalizacji z Aryną Sabalenką, no to może być bardzo ciekawe starcie. Zwłaszcza też, że Amanda Anisimowa ma bilans 4 do 1 w meczach z Aryną Sabalenką. Pierwsze cztery spotkania powędrowały do Anissimowej, między innymi to pierwsze, które rozegrały podczas Australian Open 2019. Ostatni pojedynek rozegrany w Rzymie w 2022 roku wygrana wówczas Sabalenki. Także, no panie, dawno ze sobą nie grały i pytanie, czy będzie miał jakiś wpływ ten bilans na te rywalizacje. Zobaczymy, przekonamy się już w niedzielę. Bardzo ciekawie jestem tego pojedynku. Działo się też w innym spotkaniu z udziałem 16-letniej Miry Andriewej. Ona również awansowała do czwartej rundy i to po takim bardzo konkretnym comebacku, bo wróciła ze stanu 1 do 5 w trzecim secie, obroniła po drodze jeszcze piłkę meczową i wygrała z Diany Paris. Więc wielkie ukłony, wielkie brawa za to osiągnięcie 16-latka w drugim tygodniu Wielkiego Szlema, w jej przypadku to już nie jest pierwszy pierwszyzna, bo już podczas Wimbledonu była chociażby w najlepszej 16 turnieju wielkoszlemowego. i teraz pojedynek ze Stormhunter albo z Barbarą Krejcikową. Zobaczymy zatem z kim będzie się mierzyć 16 latka, ale już dla niej to jest bardzo, bardzo duże osiągnięcie. Wspominałem, że sporo się wczoraj działo, że były legendarne mecze, comebacki. No, wiadomo, Iga Świątek, była też rybakina przegrywająca 20 do 22 w Super breaku z Blinkową. Był Daniel Miedwiediew, ale był też Hubert Hurkacz, który miał pewne swoje problemy. Chciałbym nawiązać teraz troszkę do tego pojedynku, bo wczoraj nie było okazji porozmawiać. Dużo kłopotów sprawił Hubertowi 18-letni Jakub Męsik. To jest na pewno przyszłość tenisa zawodnik z bardzo dobrym serwisem. Kto czytał analizę Damiana Kusta na stronie Tennis by Dawid polecamy serdecznie tę analizę, bo tam jest dużo ciekawostek, między innymi można było się dowiedzieć sporo ciekawych rzeczy o Jakubu Mensiku. Także kto przeczytał tę analizę, myślę, że był gotowy, że to nie będzie łatwy mecz dla Huberta Hurkacza i rzeczywiście taki łatwy nie był, bo rywal bardzo dobrze serwował, bardzo dobrze się trzymał przez wiele fragmentów tego pojedynku i Hubert nie miał łatwo. Szkoda trzeciego seta, bo tam Hubert miał już przewagę i nie potwierdził jej. Na sam koniec jeszcze sam dał się przełamać, no ale ostatecznie pięciosetówka i to doświadczenie Huberta gdzieś zaowocowało. Ostatecznie też Hubert znalazł się w trzeciej rundzie i zagra z Igo Umber. To będzie bardzo trudny mecz. Panowie zagrali ze sobą w zeszłym sezonie i no zobaczymy, zobaczymy jak będzie sobie radził Hubert z leworęcznym Francuzem, który jest na takiej fali wznoszącej od pewnego czasu i będzie to bardzo trudny pojedynek. Mamy nadzieję, że zwycięski dla Huberta Hurkacza, bo troszkę ta drabinka się polepszyła po tym, jak odpadł z turnieju chociażby wczoraj Holger Rune. Więc oby Hubert wykorzystał tę swoją szansę, bo jest tutaj okazja na bardzo dobry rezultaty podczas Australian Open. Znamy już plan gier na jutro. I właśnie jutro Hubert Hurkacz jako pierwszy z naszych reprezentantów pojawi się na korcie. Hubert zagra z Igo Umber nie przed godziną 3:30 na John Kane Arena. Będzie to drugie spotkanie dnia, ale jest w planie taki zapisek, że to będzie nie przed godziną 3:30. Z kolei Iga Świątek z Lindą Noskową zagra nie przed godziną 9:00 na Rod Laver Arena, także tym razem yy, na Igę będzie można się bardziej wyspać, ale wiadomo, my wstajemy na Huberta Hurkacza i jego rywalizację z Igą Imber. Nie zdziwiłbym się, gdyby się okazało, że praktycznie ten mecz Huberta Hurkacza z Igą Świątek się, mówiąc kolokwialnie, sklei. W sensie, że zakończy się mecz Hurkacza i przystąpimy do rywalizacji Igi Świątek, bo też... Jest takie prawdopodobieństwo. Nie wykluczam pięciosetówki w starciu chórka czas, imber, ale trzymamy kciuki za naszych reprezentantów i też życzymy, zwłaszcza Idę Świątek, żeby to spotkanie z Lindą Noskową od początku układało się po myśli naszej zawodniczki. No dobrze, to było takie podsumowanie tego, co się dzieje podczas Australian Open. Troszkę wczorajszych wydarzeń, no i też duży nacisk na wynik Magdaleny Frank. Trzymamy kciuki za Magdę w czwartej rundzie. No i też, żeby do tej czwartej rundy trafili Iga Świątek i Hubert Hurkacz. Ogromne podziękowania za to, że obejrzeliście ten odcinek. Zachęcam do pozostawienia łapek w górze, do zasubskrybowania kanału Tenis by Dawid na YouTube, kto jeszcze tego nie uczynił. No i też komentujcie na bieżąco wszelkie wydarzenia prosto z Melbourne. I cóż, to tyle ode mnie na teraz. Jeszcze na sam koniec, standardowo oferta od partnera kanału. Tennis by Dawid, czyli od Bukmachera. BetClick możecie sobie wykorzystać zakład bez ryzyka z kodem TBD. I też przypominamy o wielkim atucie, w postaci tego, że możecie sobie u tego Bukmachera oglądać transmisję z meczów tenisowych, m.in. Australian Open. Szczegóły znajdziecie w opisie, znajdującym się pod nagraniem. No dobrze, teraz to już definitywnie koniec. Trzymamy kciuki, oglądamy dalej Australian Open. I cóż, słyszymy się już jutro. Trzymajcie się. Do zobaczenia!